Czy wiesz jak dużo czasu możesz zaoszczędzić podpisując dokumenty za pomocą darmowego podpisu zaufanego? Jeżeli dotychczas działałeś tak, że drukowałeś papiery, podpisywałeś, skanowałeś i dopiero wysyłałeś je mailem, to po tym filmie twoje życie diametralnie się zmieni. Ale zanim zaczniemy, mam bardzo ambitny plan dobić do 10 tysięcy subskrypcji na YouTubie, więc jeżeli możesz mi w tym pomóc, zostaw suba, jeżeli ten film będzie Ci się podobał, zostaw też lajka, a jeżeli masz jakieś pytania, napisz je oczywiście w komentarzu. A teraz przejdźmy do ekranu, gdzie pokażę Ci, jak skorzystać z podpisu zaufanego. Na początek musimy wyszukać sobie stronę z podpisem zaufanym, więc wpisujemy tę frazę w Google. Pierwszy link to jest strona rządowa gov.pl i to jest właśnie to, czego szukamy. Klikamy tutaj start. Opcja numer 2 pozwala nam podpisywać lub sprawdzać PDF. -y. Klikamy dalej. Klikamy podpisz, i w tym momencie musimy tutaj załadować sobie nasz PDF. Możemy go na przykład przeciągnąć z naszego dysku. Klikamy podpisz. W tym momencie musimy zalogować się do naszego profilu zaufanego. Jeżeli jeszcze go nie masz, musisz go sobie założyć. To jest coś, co Ci się przyda w różnych tam sytuacjach związanych na przykład z urzędami. Ewentualnie możesz próbować logować za pomocą banku, ja natomiast zaloguję się tutaj tymi danymi po lewej stronie. Aby dokonać logowania, musisz wpisać kod SMS, który dostaniesz na swój numer telefonu powiązany właśnie z profilem zaufanym, i w tym momencie będziesz mógł podpisać swój dokument. Zjeżdżamy sobie tutaj w dół i mamy podgląd naszego dokumentu. I teraz, co warto robić, to przechodzić sobie na przykład na ostatnią stronę. I tutaj możemy sobie kliknąć w wybranym przez nas miejscu. Na przykład, jeżeli mamy takie okienko na podpis w tym miejscu, gdzie musimy go złożyć, możemy sobie tu kliknąć, ewentualnie to przesunąć w inne miejsce, i wtedy mamy to podpisane elegancko, dokładnie tam, gdzie powinno być. Następnie zjeżdżamy na dół, klikamy Podpisz podpisem zaufanym, i tutaj musimy ponownie autoryzować ten podpis kodem SMS. Po potwierdzeniu mamy informację, że dokument został poprawnie podpisany. Możemy go sobie pobrać, i taki pobrany dokument yy, możemy wysyłać naszym kontrahentom, już jako właśnie pełnoprawnie podpisana umowa czy jakaś inna rzecz, która tego podpisu wymagała. A jeżeli lubisz porady i triki związane z wydajnością i produktywną pracą, to gdzieś tutaj obok mnie znajdziesz inny mój film, w którym dzielę się właśnie takimi poradami. Są to typy, które zbierałem przez kilkanaście lat. Yy, także zapraszam do obejrzenia. Do usłyszenia i do zobaczenia.